Ta wojownika, część czwarta. Jeśli czyjeś oko jest mocne, wówczas w wyniku tej jednej akcji przeciwnika może ono odczytać wszystko na jego temat. Dlatego właśnie stary nauczyciel może pokonać młodego i bardzo silnego ucznia. Oko nauczyciela jest mocniejsze. Ten typ mocnego oka może być użyty do kontaktów z Bogiem. Itto Itosai, założyciel Ittoriu 1573. Duchowe moce samurajów, takie jak rozwinięcie Shinkan oka duchowego, są prawie zupełnie nieokreślone w traktatach poświęconych grze miecza. Istnieje wiele opowieści mówiących o magicznych wydarzeniach, w których biorą udział wielcy wojownicy, często dziwacznych i przesadnie udramatyzowanych. Natomiast to, co musi być ostatecznie osiągnięte, pozostaje nieopisane. Miyamoto Musashi opisuje w księdze Pięciu Pierścieni swoje osiągnięcia. Podaje, że w wieku 29 lat uznano go za najwspanialszego fechmistrza w Japonii. Wiedział jednak, że był to tylko szczęśliwy zbieg okoliczności. Potrzeba było kolejnych 20 lat walki z samym sobą, zanim u tego kensei, święty miecz, potwierdziło się rozbudzenie serca. Jak wyjaśnia, po tym doświadczeniu kontynuował życie – Opisuje swoją sytuację przed i po tym doświadczeniu, nie próbując nawet opisać na poszukiwaniu czego spędził całe swoje życie. Ludzie, nawet obecnie, rzucają wszystko dla miecza, dokonują wielkich poświęceń dla zdobycia wiedzy, jaką on oferuje. Jest to droga bolesna, stawiająca wielkie wymagania, pełna tortur i jednocześnie paradoksalnie wprawiająca w ekstazę sprawiająca radość, dająca poczucie własnej wartości i pełni życia. Cel jest mglisty, zaś o jego realizacji stanowi pokonanie przeciwnika. Język grymieczem. Ludzie sądzą, że powodem dążności do mistrzostwa we władaniu mieczem jest możliwość ścinania nieprzyjaciół. Jeśli jednak chodzi o mnie, dążę do opanowania mistrzostwa we władaniu mieczem, ponieważ uważam, że poprzez to zbliżam się do boskiego prawa. Jeśli uda mi się to osiągnąć, moje serce stanie się jak spokojne wody, niewzruszone i czyste, jak. Czyste lustro, klarowne i jasne, zdolne do stawiania czoła każdej sytuacji. A jest tak, ponieważ kiedy staję przed dowolną sytuacją, dusza moja reaguje samodzielnie. Zrozumienie tego, co nadchodzi, by zaraz przeminąć, jest natychmiastowe. Aby zbliżyć się prawdziwie do takiego stanu, należy być w zgodzie z drogami niebios poprzez mozolny trening i poprzez oczyszczanie umysłu koroko dążę do rozbudzenia jednej podstawowej zasady niebios yamaoka tesshu w grze mieczem podobnie jest jak przy wspinaniu się na drabinę widzimy przed sobą jedynie kolejny szczebel kolejną przeszkodę a nie to co jest na szczycie Jakiekolwiek rozważania na temat tego, dokąd prowadzi drabina, są gdybaniem. Moglibyśmy tego nie pojąć, nawet gdyby nam to podano. Zrozumienie musi wynikać z doświadczenia. Wyobraźmy sobie, że nigdy nie próbowaliśmy soli. Ktoś mógłby opisać nam i wytłumaczyć obszernie jej smak i efekt, ale jedynie spróbowanie soli prowadzi do uzyskania pożądanej wiedzy. Podobnie ma się sprawa z nauczaniem grymieczem. Jest to swego rodzaju język, przy czym jego przesłania nie da się wypowiedzieć. Tak więc to, co usłyszycie Państwo dalej, stanowi jedynie próbę nazwania czegoś niepoddającego się opisowi i jest jedynie wyjaśnieniem ułamka ogromnego obszaru ludzkich działań. Podobnie jak nie ma wątpliwości w przypadku spróbowania soli. Równie niewątpliwe jest zrozbudzenie serca w grze mieczem. Przeciwnie niż w naukach humanistycznych, nie ma tu miejsca na dyskusję. Prawdziwej wiedzy o mieczu towarzyszy pewność. Osiągnięcie mistrzostwa w grze mieczem, aczkolwiek nie poddające się opisowi, jest bardzo wyraziste w skutkach i poddaje się sprawdzeniu oraz analizie. Rozbudzony umysł wygrywa. Umysł kierujący się złudą ulega anihilacji. W pewnym sensie jest to samoinicjacja. Nauczyciel nie mówi ci, że już ją posiadłeś. To ty mówisz to nauczycielowi poprzez demonstrację. On zaś tylko to potwierdza, jeśli jest to zgodne z prawdą. Akumulacja shin, zbieranie świadomości, kororo i jego transmutacja w ku. Nicość to obszary rzadko goszczące w opisach sztuki samuraja. Niepniej są one esencją tej sztuki i rzeczywistą domeną mistrzostwa. Zatem przejdźmy na paluszkach wokół tego ogrodu sztuk. Duchowa transformacja do następnego poziomu. Człowiek posiada, jak już wyjaśniłem w drugiej części tego cyklu, trzy części składowe: shin, świadomość, ki, siłę witalną i tai, ciało. Jeśli ktoś stara się być tak dobrym, jak to tylko możliwe, te trzy składniki muszą być stale gromadzone. Zyskujemy coraz większą świadomość, coraz większe umiejętności, większą wolę. Wraz z akumulowaniem tych energii stajemy się coraz bardziej tym, kim naturalnie jesteśmy. Mamy mniej potrzeb związanych z obroną siebie samych i jesteśmy coraz bardziej zdolni do działania. Nasze Shin, nasza istota może teraz zacząć szukać prawdziwej siły. Tyranię reaktywnego umysłu można pozbawić jej mocy. Kiedy to uczynimy, jesteśmy w stanie rozwinąć nowe cechy. Wiele sił, które zyskujemy, takie jak zdrowie, świadomość, efektywność działania i siła woli, zwykli ludzie uważają za im naturalnie przynależne. My jednak otrzymujemy obietnicę znacznie wartościowszej nagrody. Gra mieczem uwalnia najpilniejszych uczniów od wątpliwości, strachu, dezorientacji i niespodzianek. Uwalnia nasze mechaniczne reakcje, demonstruje ich pełną moc i daje adeptowi środki zamieniania ich na działania powodowane superświadomością. Pozwala nam na wykształcenie prawdziwej woli i stopniową eliminację kalkulacyjnego oportunisty, którego wykształciliśmy w sobie. Rośnie przyjemność umysłu prowadząca do nowego rodzaju zachowań. Musin – brak umysłu. Isin – totalny umysł. Zanshin, ciągły umysł, Fudoshin, nieprzesuwalny umysł, i Hoshin, prawy umysł, stanowią atrybuty, które, kiedy już zostaną uzyskane, mogą uwolnić nasz duchowy potencjał dla świata. Jeśli będziemy gorliwie ćwiczyć i dokonamy wielkiego wysiłku duchowego, pojawi się moc Ken. Zen Ichi oznacza to, że miecz i świadomość, shin i ki, ciało i umysł, działanie i zrozumienie staną się jednością. W tym momencie potrzebny jest nam nowy model. Wkroczymy w nowy wymiar. Ciało, rozum, ukształtowało nową zdolność. Filtry instynktownych reakcji, emocjonalne i rozumowe reakcje zostają odłączone od swych uzwojeń. Czas może się zatrzymać, nasz stosunek do niego uległ zmianie. Prezentem mistrza jest przyszłość ucznia. Mistrz miecza nauczył się, jak powiązać umysł, ciało i zachowanie w coś zupełnie nowego. Shen, ki i tai – podstawowe składniki człowieka zaczynają transformację w inny wzorzec, w następstwie czego może ujawnić się nowa zasada. Kiedy świadomość i zachowanie nie są rozbieżne, wówczas to, co myślimy jest tym, co robimy. Kiedy umysł i ciało, silniki są jednością, wówczas przepływ naszej świadomości, wszystkich wrażeń, emocji i myśli staje się jeszcze jednym strumieniem energii, tak jak przepływ krwi, który nie wymaga naszego udziału, wtrącania się i pomocy. Akumulacja świadomości, tak trudna do osiągnięcia, wtapia się z powrotem w matrycę naszego ciała i żywotności. Możliwa staje się zdumiewająca alchemiczna transformacja. Otwierają się trzecie wrota. Osiąganie jedności. Możemy użyć miecza, aby unicestwić naszego największego wroga, nas samych, niehonorowy i kalkulacyjny umysł, do którego przyczepiliśmy się jak grzeb do psiego ogona i naprawić wszystkie skutki jego lunatycznego sposobu wnioskowania. Możemy rozejrzeć się za nowym modelem człowieka. W ramach tego artykułu proponuję zająć się tylko jednym z nich i Szkołą jednego miecza. I to, i to Sai był wielkim świętym miecza, który zainspirował wiele trwałych szkół gry mieczem i prawdopodobnie wywarł największy wpływ na Kendo. Rewelacją był nowy model ludzkich możliwości, który nam podarował wszystkie istoty, stwierdził wszystko, co wypełnia wszechświat. Wyszło z jednej rzeczy, z absolutu, z jedności i wszystko w całym wszechświecie stara się wrócić do tego pierwotnego stanu. Na tym polega pożądanie człowieka, tęsknota, która jest udziałem wszystkiego. Pragniemy być jednością z nami samymi, z innymi, ze światem, z Bogiem. Inaczej mówiąc, wszystko w całym wszechświecie ma ten sam zamiar. Jakikolwiek konflikt jest przegraną rozumienia tego stanu rzeczy, przegranym działaniem. Wielki dar i to sai dla ludzkości polegał na odkryciu, że osiągnięcie jedności przez nas jest możliwe tu i teraz, na tym świecie, że nie ma niczego, co mogłoby nas przed tym powstrzymać. To on dał nam zasady kiken tai ichi oddechu, miecza i ciała jako jedności. Ten pogląd wciąż funkcjonuje w kendo, aczkolwiek jego prawdziwe znaczenie zostało zwulgaryzowane i dziś nawołuje się nowicjuszy do manifestowania tego. Jest to jednak zarówno początek, jak i koniec naszego zrozumienia. Właściwe jest nauczanie tych, którzy pracowali już nad usunięciem rozdziału między myślą, zrozumieniem i działaniem którzy posiedli już wystarczającą moc do realizacji transformacji. Tak więc mamy trzy nowe składniki istoty ludzkiej. To nie jest naturalna aranżacja. To aranżacja nadnaturalna, wywodząca się i podtrzymywana jedynie przez spreparowaną świadomość człowieka, uwolnioną od tchórzliwej dominacji mózgu i zdolną do egzekwowania prawdziwej woli. Jest to transformacja istoty w nicość. Jest to pryncypium, które mogą na sobie wymusić jedynie najsilniejsi i najbardziej zdeterminowani na transformację. To żywy egzystencjalizm, wysoka sztuka życia. Nie jest to jedynie nowy poziom doświadczeń, to sięga aż po horyzont, któremu na imię kreacja. Ki jest obecnie zarówno świadomością, shin, jak i witalnością. Ki w postaci jednej nierozłącznej jedności. Spełnia funkcję kreacji świadomości, mowy i działań, to bieg życia, jego rytmy i koloryt, aktywność czasu i wieczności. Ken jest mieczem, narzędziem i aktywnością rąk, taj jest ciałem, naszą obecnością oraz akcją stóp poprzez ziemię. Ludzka istota jest najprawdziwszą zdolnością do postrzegania, manifestowania się w Królestwie Materii oraz możliwością kształtowania i wpływania na nią. Przyjrzyjmy się dokładnie tym składnikom: Ki: świadomość i żywotność witalność. Stają się jednością, gdy jednością stają się wiedzieć i działać. Ruch umysłu i ruch ciała jest taki sam. To oddech na tym poziomie egzystencji, szyn serce, czysty umysł stają się organami zmysłów, i tak jak nasze oczy lub uszy, lecz postrzegającymi niewidzialne i wiedzącymi niewiadome. Nasze zmysły stają się promieniste. Penetrujące zewnętrzny świat, witalność, którą posiadamy, staje się emisją naszej duchowej i mentalnej mocy. Uświadomienie i działanie tworzy jako jedność prawdziwą współzależność, współpracę i prawidłową percepcję. Prawdziwa percepcja polega na postrzeganiu dobra we wszystkim, co obserwujemy. Jest to nen riki fuzja miłości i woli. Moc duchowa bez ambicji, która przepaja to, co widzialne zupełnie nowymi możliwościami. Ki tworzy czas i rytm. Nawet w próżni istnieje wyczucie czasu. Początek i koniec, pojawianie się i znikanie, poznawalne i tajemnicze, wyłaniają się z pustki w czas i przestrzeń. Zdrowiać. To magiczna głębia ludzkiej egzystencji, która pozostaje nieokreślona w innych dyscyplinach duchowych, których narzędziami są ludzkie istoty. To jedna z rzeczy, jakie odróżniają nas od całej reszty. Bez naszego wyposażenia bylibyśmy z Ziemi, a nie na Ziemi. Nasze liryczne, uczuciowe rozumienie jest bezużyteczne bez tej zdolności do postrzegania i działania w naszym środowisku. Bez naszych wytworów niewiele różnilibyśmy się od małp człekokształtnych. One są środkami satysfakcji, pieśnią duszy lub wyciem wyklętych. Każdy z nas także jest wykonanym z pewnym zamysłem narzędziem. Wszystkie ludzkie twory wewnętrzne i zewnętrzne poczynając od języka i na Lamborghini kończąc są narzędziami, które tworzą z kolei nowe narzędzia. Narzędzia zawierają w sobie zamysł. Narzędzia są do czegoś. Celowość jest wrodzoną cechą ludzkiego istnienia. Instrumenty, jakie tworzymy, oraz nasze umiejętności, technologie i zdolność do ich zastosowania wszystko to mieści się w zakresie najwyższych umiejętności człowieka to one łączą nas mocno w społeczeństwo, jako że potrzebujemy innych ludzi do wytwarzania narzędzi. Ken jest domeną prawdziwego działania. Dobre narzędzie pomaga, prawdziwe działanie jest współczuciem. Taj. Wysublimowana mądrość Itosai dowodzi, że ciało jest pojazdem ludzkiej duszy, w którym zbiega się osobista i boska wola. Daje nam to świat przedmiotów oraz tworzy przestrzeń i odległość między nimi. Daje to możliwość bycia tu i teraz oraz pozwala naszej duszy na oddziaływanie na świat materialny. Jest to coś, co sprzęga duszę i materię, gdzie nic staje się czymś. Jest to synteza świadomości i instynktu. To hara, prawdziwe istnienie. Prawdziwe istnienie, obecność jest wolą. Prawdziwa wola to boska wola. I to wyróżnia u człowieka trzy składniki: głowę, parę rąk i parę stóp świadomość, działanie i istnienie, obecność. To, co myślimy i odczuwamy, ma charakter iluzoryczny i nie gra roli. To jednak, co czynimy, ma wielkie znaczenie ki ken tai i ichi stanowią o wyodrębnieniu człowieka z kompletnie unikalnego paradygmatu jest to nadrzędny punkt widzenia na ludzki potencjał a nie mechanikę ujawniający funkcję zamiast formy to najwyższe zastosowanie osobowości bezkształtny wojownik w postępie do przodu bez formy w cofaniu bez śladu Odkrycie, rozróżnianie i opanowanie trzech oddzielnych domen oraz splecenie ich w harmonijne, kreatywne działanie jest najwyższym możliwym do uzyskania przez człowieka osiągnięciem. W rezultacie możemy dojść do jedności, będąc rzeczywistymi indywidualnościami. Dzięki temu możemy działać perfekcyjnie oraz doświadczać nieodpartej rozkoszy istnienia, jako że akt ten jest niemożliwy do zastopowania. Poprzez to stajemy się zarówno siłą natury, jak i niebios. Ki, Ken i Tai są najwyższym wyrazem ludzkiej egzystencji. Jest to fuzja kreatywności, zdolności i woli. Jest to mieszanina percepcji działania i istnienia obecności. To synteza myśli, emocji i instynktu, jednoczesne działanie miłości, współczucia i akceptacji. Istota ludzka, która osiągnęła nieokiełznaną wolę, jasność postrzegania i mistrzostwo umiejętności, może stać najefektywniejszą siłą, jaka może objawić się w postaci człowieka. Kiedy mistrz wznosi swój miecz i to w nieskończenie krótkim czasie, który ma charakter bezczasowy, zarządza wszechświatem. Nawet śmierć musi odłożyć swoją kosę, a niebo wstrzymać się od działań. Obraz człowieka przedstawiony przez Itosai to wysoce wyrafinowana obserwacja jego stanu. Jest to również bardzo wyrafinowany sposób patrzenia na wszechświat. Zamęt bitwy znacznie wyprzedzał matematyczną teorię chaosu. Wielcy gracze miecza pozostają gigantami tego królestwa. Matematycy badają chaos i teorię gier, zaś mistrz wojownik wie, jak być, jak tańczyć, jak grać w chaosie. Pokonanie oponenta, rozbicie atomu, zmiecenie galaktyki, anihilacja kultury, doprowadzenie do upadku epoki wszystko to różni się od siebie jedynie skalą i wyglądem. Zasada jest taka sama. Rzeczywistości. Nie jesteśmy ani ciałem, ani osobowością. Stosowane przez nas modele ludzkiej egzystencji są dziecinne i bardzo uproszczone, i zawodzą jako pomoc w zrozumieniu wielu ważnych aspektów. Nie jesteśmy aż tak bardzo indywidualistyczni. Obraz przedstawiony przez Itosai może stać się łatwiejszy do zrozumienia w tym stuleciu dzięki takim narzędziom, jak Internet i hologramy. Które pomagają w ocenie sytuacji. I to Say twierdzi, że, mimo iż jesteśmy fizycznie wyraziści i różni, nasze szyn, prawdziwy umysł, nasze ciało duchowe jest takie same. Nasza istota jest tym, czym jesteśmy rzeczywiście, i jednocześnie nieskończenie małą cząstką wspólnego zasobu, czegoś w rodzaju ogólnoświatowej sieci. Wagę tego objawienia ukazuje wielopoziomowe motto Światowego Stowarzyszenia Kendo: W technice przeciwni, w duchu zjednoczeni. Jednostka nie jest w rzeczywistości duchowo zindywidualizowana w czasie i przestrzeni. Istota ludzka jest częścią wspólnej sieci: informacje i przekazy krążą bezustannie. Każdy z nas jest pełen innych osób od których pochodzi wszystko, co wiemy, zaś inni są wypełnieni nami. Spotkanie przyjaciela przypomina otwarcie teczki, którą odłożono na bok, aby ją kiedyś zaktualizować. Czyjeś myśli są naszymi, a nasze czyimiś. Wszyscy mamy w sobie myśli pochodzące od Izaka Newtona, Biblii, Ojca i Matki. Idziemy za modą, aby dać odczuć, zademonstrować naszą indywidualność. To, co ktoś myśli o nas, jest częścią nas, jak również częścią tego kogoś. Tkwimy w ludzkich opiniach, wspomnieniach, marzeniach, nadziejach i lękach. To, co zauważamy na temat innych, mówi więcej o nas samych niż o tych, o których wyrażamy opinię. Wyrażamy siebie, że nasz umysł mieści się wewnątrz nas, że jest czymś wyodrębnionym, niezależnym, mimo to możemy też zaobserwować, że nasza istota rozciąga się na dziwny, pozageograficzny i ponadczasowy krajobraz tak w innych ludziach, jak i w nas samych. Kiedy patrzymy na kogoś, nasze oczy i uwaga są tym kimś przepełnione. Ten nieuczęszczany obszar. Umożliwia rojenie się życia, trywializację indywidualności, trendy i mody, samotność, alienację, ugody i spory, wojny i migracje, miasta i uciechy, wojnę i pokój. Brugamy malutkimi ognikami świadomości, żyjąc życiem warunkowanym przez reakcje, ledwie pałającym, migoczącym i tłumionym zgodnie z pewnym ogromnym, zadziwiającym i skrytym wzorcem. Mamy jednak możliwość wyboru innego wzorca. Mamy możliwość leśnienia jak gwiazdy z samego jądra stania się promienistymi radiolatarniami, nie poddającymi się niczym wpływom. W samym sercu obrazu nakreślonego przez Itosai leży odkrycie, że mimo wytworzenia przez kosmos nieskończonej liczby swoich przejawów, Zawsze przyświecała temu fundamentalna tendencja, dążność do jedności. Istnieje również wbrew nieskończonej różnorodności zachowań tylko jeden sposób działania. Umiejętność wykonania jednej rzeczy perfekcyjnie oznacza możliwość wykonania wszystkiego w ten sam sposób. Na Zachodzie Einstein wykazał, że wszystko, co istnieje, cały wszechświat, jest stworzone z czterech sił. Światła, grawitacji oraz silnych i słabych oddziaływań. Dzięki temu odkryciu wiele zyskaliśmy. Być może nadszedł już czas, byśmy posłuchali Tosai, który powiedział, że wszystko zostało stworzone z jednej siły dążności do jedności. On również odkrył, jak postrzegać kosmos pośród chaosu. Posiadał własne metody dowody i równania. Ukazał światu swój obraz jako coś zdumiewającego, nie do zgłębienia, a jednocześnie pewnego jak wyższa matematyka. Możemy dzięki niemu wiele zyskać. Być może odkryć piątą siłę, superstrunę, to, czego Einstein i setki innych fizyków oraz tysiące alchemików przed nim poszukiwało w celu stworzenia jednolitej teorii pola. Miecz jest bardzo starą i poważną dziedziną studiów, która spełnia wszelkie zachodnie kryteria nauki. Musimy tylko zdać sobie z tego sprawę i powtórnie ocenić jej wagę dla ludzkości. Jest to nauka o nas samych i naszej pozycji w kosmosie jest prawdziwa i obiektywna, a jej wyniki są powtarzalne. Dla Einsteina wszechświat był ogromnym i złożonym zjawiskiem, zadziwiającą grą sił. Natomiast dla Itosai wszechświat jest ożywiony, pełen życia, rosnący i ukierunkowany, podobnie jak wszystkie stworzenia, na doskonałość. I potrafi tego dowieść. Wojenna ścieżka samuraja. Zrozumienie tej decentralizacji świadomości oraz uniwersalności zamiarów jest najistotniejszą sprawą podczas pojedynku. Nie widzimy naszych przeciwników w sposób autentyczny. Są oni wyimaginowanymi stworzeniami wytworzonymi przez nasz własny strach, wiedzę, nadzieję i wątpliwości. Musimy nauczyć się, jak postrzegać ich prawdziwie. W przeciwnym razie walczymy sami z sobą. Pojedynek jest intensywnym zaangażowaniem się dwóch umysłów, dwóch ciał oraz mieczy we wspólny cel, całkowicie przeciwstawny. Przejrzeć przeciwnika, aby odczytać jego umysł, poznać jego przyszłość, to jedyna droga do zwycięstwa. Aby wydać się nieprzyjacielowi bezkształtną chmurą, niemożliwą do rozszyfrowania, nieodgadnioną i nieprzewidywalną, oznacza również niewskazanie miejsca ataku, bycie niezniszczalnym. Takie wyniki można uzyskać poprzez nieodkrywanie naszego najbardziej wewnętrznego ja, co jest możliwe poprzez odkrycie naszej prawdziwej istoty, naszych możliwości, cudownej natury istnienia. Wszyscy jesteśmy wojownikami, jest to część podstawy naszego istnienia, poszukiwań sposobów wyrazu, podobnie jak częścią nas jest nasz oddech. Wszyscy pragniemy wolności, możliwej jedynie dla wojownika, który raczej zginie niż pozwoli, aby go uciskano, który nie pozwala sobie na zejście z poziomu ekstazy i niezależności. Kiedy to zrozumiemy? Odkryjemy cudowny świat szacunku i honoru, wdzięku i etykiety, piękna, odwagi i kreatywności, miłości i współczucia. Ścieżka wojenna samuraja stanowi najpiękniejszy wyraz ludzkich poszukiwań lecz z powodu swojego elitarnego charakteru, a więc ci rzadkiego występowania, jest w bardzo niewielkim stopniu pojmowana nawet w gronie wielu współczesnych jej naśladowców. Chociaż etyka i sposób szkolenia samurajów powstały i rozwinęły się w Japonii, stanowią one zasób całej ludzkości, dostępny dla każdego współczesnego człowieka. Obejmuje ona filozofię, religię fizjologię, psychologię, naukę, zdrowie, siłę, autorytet, sprawiedliwość i potencjał człowieka. Rozciąga się na stosunki międzyludzkie, indywidualną godność i społeczną odpowiedzialność. Jest praktycznym sposobem rozwinięcia tego, o czym inne systemy mogą jedynie mówić i marzyć, prawdziwą wolą i miłością. Rozwojem ducha oraz zgromadzeniem mądrości. Jest to droga nakreślona i udoskonalona przez tysiące graczy miecza w ciągu tysięcy lat, gdzie każdy krok można sprawdzić ku satysfakcji każdego z jej adeptów. Poprzez transformację najbardziej wstrętnego aktu człowieka w najpiękniejszą formę sztuki i najdostojniejszą z ceremonii na części ziemi Rodzaju ludzkiego i Boga zapewnia ona najgłębszy wgląd w celowość, zdolności i możliwość rodzaju ludzkiego, jaki kiedykolwiek miały miejsce na tej planecie. Prawdziwy samuraj nigdy nie podbijał i nie uciskał słabych. Samuraje ograniczali wojnę do tych, którzy w niej gustowali i stanowili pokój. Byli tolerancyjni i współczujący. Nigdy nie byli elitarni i nigdy nie wymuszali żadnych ideałów na innych z wyjątkiem siebie samych. Stwierdzenie, ryba żyje w Mętnej Wodzie, było lakonicznym i współczującym wyrazem obserwacji braku przejrzystości w stosunkach między ludźmi dokonanej przez Joho. Musashi radził, traktuj swoje myśli tak nisko, jak innych, głęboko i nie trzymaj się skostniałych opinii. Żyjemy w innych czasach, nie nosimy też mieczy. Czego powinniśmy się nauczyć? Pióro i miecz w akordzie. Najstarsze słowa języka angielskiego, podobnie jak arabskiego lub hawajskiego, są zaaranżowane w ten sposób, że każde, które brzmi podobnie do innego, jest w nim związane. Miecz i słowo, w języku angielskim sword i word, czyli działanie i mowa, brzmią prawie tak samo i oba pozostają w bliskim związku. Najsłynniejsi fechmistrze starali się być równie znani ze swych poezji. Inaczej niż na Zachodzie, gdzie panuje przekonanie, że pióro jest potężniejsze od miecza, co zmusza nas do postrzegania tych dwóch rzeczy jako przeciwności, samuraje uważali, że ich działanie i duch są takie same. Miecz istnieje po to, aby proklamować przyszłość i uczestniczyć w jej kreowaniu. Zapewnia autorytet słowu mówionemu. Miecz znacząco wzmacnia słowo. Jest jednoznaczny i należy go stosować, kierując się szczerością. Miecz, tak jak język, ogłasza to, co ma nadejść, i jego zastosowanie ma poważne konsekwencje. Każde wypowiedziane słowo jest jak miecz lśni. Jak błyskawica wydobywająca się z niezgłębialnych czeluści naszego umysłu, przedzierając się poprzez wszystkie warstwy istnienia, niszcząc nicość, tworząc zarówno dobro, jak i zło. Miecz jest wykuty z ziemi i wody, ognia i powietrza, takoż każde słowo jest wykute w wyniku tarcia, generowanego między tym, co myślimy, jak odczuwamy, naszą wolą, a tym, czego chcemy. Współcześni ludzie używają mowy tak, jakby byli przerażonymi starcami ślepymi, lecz posiadającymi w ręku miecz i naośleptnącymi we wszystkie wyimaginowane zagrożenia, nie widząc przy tym, jakie szkody przy okazji wyrządzają. Miecz w sposób ostateczny odkrywa dziedzinę lingwistyki. Nauczyć się używania miecza oznacza nauczyć się używania siebie samego oraz słowa. Oznacza przekucie siebie w miecz, doskonały instrument do wyrąbywania sobie drogi przez iluzje, które spowijają nasze życie. Kolejnym godnym rozważania aspektem jest pomysłowość wiążąca się z prowadzeniem wojny. Większość naszych wynalazków ma swoje źródło w Stanach wojennych bądź powstało jako środek prowadzenia bitew. Cały nasz transport i komunikacja, medycyna i wytwórstwo, przyrządy i ekwipunek zostały wynalezione dla celów wojennych. Od satelitów po tomografy komputerowe, od ubiorów po maratony, od chirurgii po elektrownie jądrowe wszystko to wynaleziono i rozwinięto w wielkim wojennym warsztacie. Zawsze tak było, poczynając od czasów, kiedy używano dzito oraz łuków i strzał. Ten związek nie jest przypadkowym zbiegiem okoliczności. Impuls do prowadzenia wojny jest pięknym, twórczym i szlachetnym impulsem ludzkości. To nasi adwersarze ujawniają nam strach, tchórzostwo i ignorancję. Dopiero kiedy wydamy totalną wojnę nędzy i gwałtowi, chorobom i chciwości, alienacji i rasizmowi. Ignorancji i fałszywej interpretacji, uciskowi i wielu innym przejawom zła uda się nam wynaleźć środki do ich eliminacji. Jesteśmy pięknymi i szlachetnymi ludźmi, dobrze wyposażonymi w możliwość odszukania i pokonania naszych prawdziwych wrogów. Spuścizna po samurajach jest cennym klejnotem, który może stać się potężniejszym narzędziem służącym do transformacji nas samych i naszego świata. Miecz jest unikalną i najlepszą w swoim rodzaju metodą kreowania pełnego człowieka. Polega to na prowadzeniu życia, kierując się w codziennych i nadzwyczajnych okolicznościach podstawową zasadą, a nie ślepym instynktem, negatywnymi emocjami lub cwaniactwem. Nagrodą jest tu nieprzewidywalne i ekstatyczne życie, dobrze przeżyte, będące wkładem w pełne wigoru i szczęśliwe społeczeństwo. Miecz uczy nas, jak przyjmować odpowiedzialność za stan naszych spraw, nie zwalając winy na innych, jak pracować nad sobą i pomagać innym, jak być tym, który zmienia sytuację. Obecne znaczenie etyki samuraja. Etyka samurajów jest najważniejszą i najbardziej znaczącą w naszej historii. Jest tą, która ma wielkie znaczenie dla naszej obecnej kondycji i wskazuje nam, gdzie szukać szlachetnej przyszłości. Obecnie nadszedł właściwy czas, aby ludzie stali się odważni. Uzmysłowienie sobie prawdziwego charakteru naszego specjalistycznego i rządzącego przez specjalistów społeczeństwa, jego Małpiej natury stanowi pierwszy krok do wykroczenia poza nie. Dostrzeżenie prawdziwego stanu naszych skarlałych, pełnych strachu, zdrady i kompromisów, stosunków może pomóc nam w odkryciu, kim moglibyśmy być, a także w godniejszym, bardziej autentycznym postępowaniu. Poznanie prawdziwego temperamentu świata rządzonego przez kupczyków manipulujących chciwością, strachem, ignorancją i pustką zranionej, tchórzliwej i podatnej na sugestie ludzkości dla własnych korzyści może stanowić gorzkie lekarstwo, niemniej prowadzi do uzdrowienia. Najważniejsze jest jednak to, że spuścizna po samurajach może wskazać nam, gdzie znaleźć zdrowe, wolne i piękne życie, Jedna sprawa, o której dotychczas nie powiedziałem, to to, że sala treningowa, bitewna, ćwiczenia kendo stanowią największą z radości, jaką można mieć, będąc ubranym. Jeśli ktoś rozsmakuje się w ćwiczeniu, to podobnie jak w jedzeniu jogurtu, winien być serdeczny i mieć rezerwę, nie dowierzając pierwszemu wrażeniu zmysłów. Nie istnieje jakakolwiek inna ludzka działalność, która mogłaby dostarczyć tyle radości, zdrowia, siły i piękna w równie fascynującym i absorbującym środowisku. Istnieje niewiele miejsc, w których człowiek może eksploatować życie do totalnych granic swoich możliwości. Prawie nigdzie nie można być w pełni żywym. Takim środowiskiem bardziej wymagającym, bardziej ekstatycznym i magicznym niż jesteśmy, to w stanie sobie wyobrazić może być sala treningowa. Nie jesteśmy byle jakimi małpami jesteśmy największymi, najbardziej nieokiełznanymi, najbardziej niezniszczalnymi, najbardziej tajemniczymi i najcudowniejszymi stworzeniami. Posiadamy olbrzymie zasoby. Sala ćwiczeń. Sala ćwiczeń jest miejscem, gdzie odkrywamy, rozwijamy, poznajemy, wykuwamy i świętujemy naszą moc. Prawdziwe kendo dojo jest oddzielnym światem, w którym nasza osobowość staje się naszym największym wrogiem. Głębszą rzeczywistością, płaszczyzną istnienia, gdzie samo uwielbienie zabija, zaś odwaga, pokora i uczciwość wygrywają, gdzie zdrada samego siebie oznacza samozniszczenie. Zdumiewającą rzeczywistością, koanem Koanów, gdzie można odkryć, że w ludzkim życiu nie ma sprzeczności i że nie jesteśmy tymi, za których dotychczas się uważaliśmy. Magiczna, mikroskopijna rzeczywistość, w której reprezentowane jest całe nasze życie, jest kształtowana od nowa i ulega transformacji w każdym działaniu. Możemy znaleźć tam satysfakcję, zaufanie do siebie samego i nauczyć się postrzegać zwykłe życie jako wyższą formę sztuki. Sala ćwiczeń wywołuje najcudowniejszy stan ekstazy, taki, przy pomocy którego możemy nauczyć się jak dostrajać się do transcendentalnego zachwytu w zamian za kilka siniaków głównie na nasze zostają otwarte przed nami drzwi do zupełnie nieoczekiwanej rzeczywistości prawidłowo wykonane ćwiczenie stanowi wydarzenie o charakterze transformacyjnym doświadczenie o charakterze potencjalnej śmierci i z martwych wstania, z którego wyłaniamy się z tak dobrym samopoczuciem, że wszelkie leki będą wydawały się zbyteczne. Naturalny stan dobrego samopoczucia, który będzie się utrzymywał przez wiele dni lub na zawsze przy regularnie wykonywanych ćwiczeniach, jest to najbardziej przejmująca forma sztuki, w ramach której z serca chaosu wyłaniają się przepiękne dzieła sztuki epickiej i natychmiast znikają, aby już nigdy się nie pojawić. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku inteligentnej kaligrafii, która znika w momencie pojawienia się. Sztuka tak niewyraźna i jednocześnie wyśmienita, że do jej obserwowania trzeba poświęcić równie dużo uwagi co do jej uprawiania. Całość etyki samurajów wyrosła z doświadczenia. Praktyka jest jądrem Bushido. Zrozumienie jest działaniem. Trening samuraja nie ma w przypadku jednostki równych sobie środków służących odkrywaniu i maksymalizacji własnego potencjału. Etyka samuraja jest nadrzędnym środkiem w przypadku, gdy jednostka pragnie być twórcza i parcytypować w życiu społecznym. Obecnie wiele konfliktów społecznych ma charakter megalityczny, niewzruszalny i wręcz niemożliwy do rozwiązania. Wojny, epidemie, globalizacja, zniewolenia, chciwość, potęga korporacji i technokracji wszystko to wydaje się być nie do powstrzymania to bardzo smutny fakt. Jest to jednak refleksją wynikającą jedynie z naszej niedojrzałości rozumienia natury konfliktu to tylko iluzja. Niedojrzała strategia to jedyna przyczyna zgryzoty. Posiąść pełny potencjał znaczy zrozumieć, że wszystko jest tak, jak być powinno, tylko że nasza strategia słowo to w języku japońskim oznacza zarówno sztukę wojownika, jak i sztukę zachowania pokoju jest błędna. Zrozumienie tej zasady oznacza odnalezienie nadziei dla świata, wielkich szans dla jednostki. Jednostki ludzkie są jedyną realną siłą i przy odpowiedniej woli, szczerości, odwadze, ciężkiej pracy i cierpliwości są zdolne do wykonania wszystkiego oraz pokonania każdego problemu z łatwością. To, że ludzie włączają i stosują strategię w swoim życiu jest zasadniczą sprawą dla postępu jakiejkolwiek ewolucji indywidualnej lub społecznej. Tylko honorowy świat może wykarmić nas wszystkich. Będziemy wówczas zdrowi jako jednostki oraz cieszyć się pokojem i szczęściem w społeczeństwie. Bycie w pełni zdrowym oznacza stan pełnego rozbudzenia, bycie nieprzewidywalnym, zdolnym, chcącym, dzikim i niepoddającym się sugestii. Etyka samuraja jest pełną życia, pozytywną, ekscytującą możliwością zachowania w przyszłości pokoju. Nie potrzeba zbyt wielu honorowych, pozbawionych lęków, poświęcających się odważnych ludzi, wykształconych odpowiednio pod względem cielesnym, umysłowym i duchowym, aby zmienić świat. Żyjemy w chorych, niegodziwych i wypełnionych tchórzostwem czasach. To, że nie obserwujemy u siebie symptomów, nie oznacza, że jesteśmy zdrowi. To, że nie jesteśmy w stanie wojny, nie oznacza, że mamy pokój. Potęga nauk, Samurajów jest bardziej istotna obecnie niż była kiedykolwiek przedtem. Mamy spuściznę pozostawioną nam przez najbardziej oświecone, niezależne jednostki, które wniosły ogromny wkład do ludzkiego potencjału, które... Eksplorowały najdalsze granice siły, odwagi i przenikliwości, aby dowiedzieć się, gdzie jest nasze miejsce, oraz że życie zostało stworzone, aby mieć możliwość pracy w tajemniczym i pięknym stylu. Osiągnięcia te zostały zachowane i mogą stanowić środek do uhonorowania naszego ja, naszego społeczeństwa, naszej planety, aby zmienić nasz świat, zamiast nań narzekać lub zwalczać go. Nie są one jednak spisane ani rozpropagowywane. Nie ma tekstów, są tylko akty. Kryjąca się w nich prawda wykracza poza normalne doświadczenia. Niczym jądro nasiona w najgłębszych zakamarkach naszej istoty tkwi ku, nicość. Nicość ta posiada jednak cień. Ten cień to kreacja, z której wyłaniają się nowość, przypadkowość. I świadomość, które prowadzą swoją grę nieograniczoną żadnymi warunkami, nadszedł czas, aby do niej przystąpić.